Agnieszka Hałas, program Powiększenie. Witam Państwa serdecznie. A dziś ze mną w studiu Marta Bieława, kierownik Mediateki i Szklana Pułapka. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o letnich planach Mediateki i wakacje za pasem. Mnie szczególnie zainteresowała jedna inicjatywa. Inicjatywa, którą w zasadzie chcecie wskrzesić. Ona jest znana z wakacji, lata 70., 80., a teraz będzie miała miejsce w Zielonej Górze. Mam na myśli kino letnie. Tak, udało nam się doprowadzić kolejny nasz projekt do końca i do początku, to znaczy te wszystkie formalne kwestie, fundusze udało nam się pozbierać i w najbliższy piątek, 27 czerwca, rozpoczynamy kino letnie. Jest to inicjatywa Lotto, kino letnie z Lotto oraz Palmiarni Zielonogórskiej, no i Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Będzie to kino pod chmurką na winnych wzgórzach Palmiarni, czyli przed budynkiem Palmiarni, w tym miejscu, gdzie znajduje się teraz letnia kawiarnia. Tam będzie rozstawiony ekran i o godzinie 22 rozpoczniemy pierwszą projekcję filmową kina letniego. Nie będzie tych projekcji dużo w te wakacje, ale mamy nadzieję, że to będzie taki początek do tego, żeby za rok, w okresie letnim, spotykać się może i nawet co tydzień. Czyli na razie tak dawkujecie tą przyjemność, a co zobaczymy? Pierwszy film, czyli już w najbliższy piątek, będzie to animacja, bardzo nagradzana animacja o tytule Mary i Max. Niech tutaj nie zmyli nikogo to określenie animacja, które mimo wszystko dalej gdzieś tam może być kojarzone z bajką, bo jest to animacja jak najbardziej dla dorosłych, o pięknej przyjaźni. Niełatwa historia o przyjaźni starszego mężczyzny i małej dziewczynki, którzy wymieniają się swoimi doświadczeniami, którzy mają zupełnie inne problemy. Bardzo dobrze zrobiony film, więc serdecznie zapraszam wszystkich. O godzinie 22 zaczynamy. I to jest ten pierwszy seans. A później czas na Hollywood. A później czas na Hollywood, dokładnie. 14 lipca. Zapraszamy wszystkich na 18 lipca, zapraszamy wszystkich na film bardzo znany i też nie najnowszy, Piąty element. Zdecydowałyśmy się na to, żeby troszkę pomieszać te różne rodzaje kina, zacząć od dosyć ambitnej animacji, przejść później do hollywoodzkiego kina, klasyk właściwie to jest. Filmowy klasyk, ale też nie najprostszy. Jest to kawał dobrego kina. I ostatni film, jaki pokażemy, to bardzo nagradzany film Slumdog Milioner z ulicy. Ja pamiętam poprzednimi laty, no Mediateka Szklana Pułapka działa od 2 lat i z zeszłego roku chociażby pamiętam te wzgórza Palmiarni usłane kocykami i leżakami. Zdaje się, że wy jakimś sprzętem dysponujecie, ale pewnie warto też przynieść coś swojego. Tak, do dyspozycji wszystkich uczestników będą te leżaczki, które udostępnia i krzesła, które udostępnia Zielonogórska Palmiarnia. Będą też koce, ale serdecznie zachęcam do tego, żeby przynieść swoje własne siedziska, kocyki. To kino będzie troszkę wyglądało też w taki sposób bardzo luźny. Nie chcemy, żeby było mocno zobowiązujące, chociaż mamy nadzieję, że każdy uszanuje kolegę i koleżankę obok, którzy będą chcieli oglądać film i że jednak to wydarzenie się skoncentruje na tym, że przychodzimy do takiego letniego kina, a nie tylko na spotkanie ze znajomymi. Do dyspozycji też będzie letnia kawiarnia Palmiarni, więc będzie można, nawet jeżeli będzie chłodno, a możliwe, że będzie w ten piątek, mam nadzieję, że nie będzie padać, to będzie można wykupić sobie herbatę czy jakieś ciastko. Czy to kino pod gwiazdami, o której godzinie się spotykamy? O godzinie 22 rozpoczynamy seans. Ten pierwszy seans rozpoczniemy takim krótką przemową na temat tego, jak to będzie wyglądać. Zareklamujemy też następne seanse. Trochę po prostu powiemy o tym projekcie. Więc myślę, że gdzieś 10 po 22 rozpocznie się seans. Film trwa około 1,5 godziny. Tak to będzie wyglądało. A co z tradycją muzycznych pikników, z których też są znane wzgórza Palmiarni? Czy w tym roku też wskrzesicie tą inicjatywę?
Już próbowaliśmy wskrzesić na nasze drugie urodziny. Drugie urodziny Mediateki są 17 maja. Były pogoda 17 maja, tak. Ale zupełnie nie było pogody. Przeniosłyśmy to na 13 czerwca i też pogoda nie za bardzo dopisała. Ale przez 2 godziny udało nam się wrócić do tej cudownej tradycji. Tak jak najbardziej będziemy chcieli kontynuować w te wakacje również pikniki muzyczne. Na razie nie mogę zdradzić więcej szczegółów, bo możliwe, że będziemy zmieniać troszkę i godziny tych pikników, tak żeby nie przeszkadzać mieszkańcom dookoła, czyli o 22, żeby kończyć. Więc wszystkie szczegóły na ten temat będą się pojawiały na bieżąco na naszej stronie internetowej, na naszym profilu na Facebooku. No i też zapraszamy do Mediateki, bo tam udzielimy wszystkich informacji. Czyli jeszcze nie uchylamy rąbka tajemnicy, co będzie się działo i kto zagra. W takim razie może zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy tych drugich okrągłych urodzinach Mediateki. Z czego jesteście dumni najbardziej, co udało się osiągnąć podczas tych 2 lat? Przede wszystkim umiemy sobie już odpowiedzieć na pytanie, czego zielonogórzanie od nas oczekują i na co jest zapotrzebowanie. Bardzo kierujemy się zdaniami osób, które uczestniczą w naszych imprezach i tego, czego oczekują innego. Bardzo często dają za przykład inne miasta, większe miasta, stąd też pomysł na kino letnie, którego w Zielonej Górze nie ma. I bardzo, bardzo dużo było takich głosów, że chętnie by chcieli zobaczyć coś takiego i też wykorzystać jeszcze bardziej tą przestrzeń przed palmiarnią, bo to jest jednak piękna przestrzeń i mimo tego, że troszkę wychodzimy z tych murów Mediateki, to tą działalność Mediateki chcemy w dalszym ciągu tam przekładać, zwłaszcza w tym okresie letnim. Więc to przede wszystkim, to, że udało nam się stworzyć pewne cykle imprez, cykle wydarzeń, które się powtarzają co miesiąc i które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. No i też, że czytelnicy nasi, jest coraz więcej czytelników, coraz więcej osób, które się zapisują do Mediateki. Udało nam się znieść abonamenty, czyli można za darmo wypożyczać i filmy, i muzykę, więc to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz, którą udało się przez ten kolejny rok osiągnąć. No i mam nadzieję, że za rok będę mogła powiedzieć właściwie to samo, bo każdy rok przynosi nowe wydarzenia, nowe cykle imprez, które jak na razie się sprawdzają. Ja bym na chwilę chciała zatrzymać się przy tym otwarciu na ludzi. Mediateka jako taka instytucja otwiera się na publiczność i choćby od września będzie można prezentować swoje prace. Zaangażowani w działalność artystyczną ludzie będą mogli skorzystać z waszej sali wystawienniczej. Tak. Wystawy w Mediatece to właściwie już tradycja. Co miesiąc staramy się, oprócz tego okresu wakacyjnego, co miesiąc staramy się, żeby wystawy się odbywały. I są to wystawy i amatorów, i też zdarzyły się wystawy profesjonalistów. Mimo tego, że ta nasza przestrzeń nie jest do końca profesjonalna, to jest przestrzeń, którą udostępnia nam Zielonogórska Palmiarnia przed wejściem do Mediateki. Często korzystamy też z możliwości pokazania pewnych prac na antresoli palmiarni, która też jest bardzo urokliwa. No i w Mediatece, na tej powierzchni, którą mamy tam do dyspozycji, też. Więc zachęcam wszystkich, którzy mają takie prace, może mają już takie wystawy za sobą, swoje pierwsze, albo bardzo chcieliby zorganizować swoją pierwszą wystawę i uważają, że ten ich dorobek już jest na tyle duży, że mogliby coś pokazać, coś, co będzie się łączyło w jakąś całość, to serdecznie zapraszamy do nas, do Mediateki. Możemy wtedy porozmawiać o szczegółach, doradzić coś, pomyśleć o tym, czy taka wystawa mogłaby się odbyć już, czy za jakiś czas. Więc serdecznie zapraszamy, bo już teraz powoli ustalamy ten grafik wystaw na najbliższy rok. Mediateka to wreszcie nie tylko filmy i wystawy, a książki. I ja odbieram Mediatekę jako takiego sprawcę, przynajmniej jednego ze sprawców obok Fundacji Salony, chociażby wskrzeszenia akcji Book Crossingu, a raczej rozpropagowania jej w Zielonej Górze. Czy w tym roku też staną jakieś regały pod chmurką? Tak, to jest akcja Book Crossingu, to jest taka akcja, z którą jesteśmy najbardziej związani w Mediatece, ze względu na to, że najwięcej Zielonogórza, znaczy najwięcej głosów, najwięcej o Mediatece Zielonogórzanie dowiedzieli się właśnie przez akcję Book Crossingu. Rok temu rozpoczęliśmy wspólnie z Fundacją Salony akcję Book Crossingu w Parku Tysiąclecia, gdzie powstał letni pawilon.
niestety ten pawilon, takie były założenia też, że w okresie jesiennym został zabrany z parku i w tym roku powrócił, ale już nie w tej samej formie, czyli nie w formie też takiej wolnej wypożyczalni książek. Dlatego postanowiliśmy stworzyć punkt, który będzie mógł stać cały rok. Będzie dostępny dla wszystkich na Zielonogórskim Deptaku. Pierwszy taki punkt otworzymy 8 lipca. To jest przy Zielonogórskim Ratuszu. Wszystkie informacje jeszcze będą szczegółowo podawane. Jest to półka zasponsorowana przez jedną z zielonogórskich kancelarii. Książki przez cały czas do nas napływają, przez cały rok, nawet jeżeli gdy punktów nie było, to ludzie przychodzili, pytali, wymieniali się nimi, więc zapotrzebowanie na to jest bardzo duże. Na razie powstanie pierwsza półka, ale w dalszym ciągu szukamy sponsorów na to, żeby powstały następne. Mamy nadzieję, że jak już ta półka będzie namacalna, będzie stała, będzie w ogóle bardzo ładna, będzie pięknie ozdobiona sową na górze. Mamy nadzieję, że... I podejrzewam, że zadaszona, skoro ma wytrzymać cały rok. Tak, będzie zadaszona, będzie zamykana, będzie stała cały rok, będzie zabierana tylko na okres winobrania, ze względu na sceny, które się tam rozstawiają. Więc mam nadzieję, że takie półki będą powstawać. Marzymy jeszcze o takiej półce i w Parku Tysiąclecia, i na Zielonogórskiej, przy Zielonogórskiej Palmiarni. Jeszcze na koniec szybko zapytam o wakacje dla dzieci, bo to też jest taka inicjatywa, którą co rok organizuje Mediateka Szklana Pułapka. Co w tym roku przygotowaliście dla tych najmłodszych? Wakacje w mediatece to jest element, właściwie mediateka jest jedną z filii, która organizuje wakacje, ponieważ również w innych filiach i w oddziale dla dzieci są organizowane te wakacje. W tym roku jest to pasja czytania. Będziemy z dziećmi bawić się różnymi opowiadaniami, różnymi książkami, ale również nie zabraknie zabaw ruchowych. Będziemy też wykorzystać przestrzeń dookoła Zielonogórskiej Palmiarni. Będą podchody, będzie dużo zabaw takich, których dzisiejsze dzieci nie znają do końca, ale właśnie dzięki tym wakacjom będą miały okazję poznać. A więc i tych najmłodszych, i tych dużo, dużo starszych zapraszamy do Mediateki. Marta Bieława, kierownik Szklanej Pułapki, była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.